Zanim zobaczycie kulisy, zostawcie łapkę w górę i co tam dalej było, żeś mi przerwał. Subskrybujcie i komentujcie. Subskrybujcie, komentujcie i naciśnijcie dzwoneczek. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No właśnie, panie Andrzeju, bo niestety smutna i taka, kurczę, mrożąca krew w żyłach informacja z rana. Co tam z panią Renią? Znaczy się, powiem szczerze, mo udar mózgu dostała dzisiaj nad ranem. Ja już byłem tu w pracy, wnuczka zadzwoniła, zabrała ją pogotowie. Byłem u mnie, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Pani doktor powiedziała, że to było najważniejsze, że w ciągu godziny była przewieziona do szpitala. Ojejku, no to kaś tam pan Buczek czuwa na tym, no to... Jest, na razie jest dobrze, byłem u niej rozmawiać, tylko niewyraźnie, ale rozmawiam już. Ojejku, no to pani Reniu, zdrowia życzymy. Niech się pani trzymie, zresztą społeczność kibicowska, jak dowiedziała się, to tam od razu poruszenie, więc na pewno każdy będzie rzekać. Ja wiem o tym. Ja w ogóle muszę to przedstawić, bo jakieś nowe twarze, tak? Nie nowe. Jak nie nowe? Nie nowe. Ja pierwszy raz widzę. Pierwszy raz jesteście na strefie tutaj, czy... Nie, ja ogólnie jestem nowa. Nowa jesteś. Ja pracuję z miesiąc. Mhm. Gdzie? Głównie na RC, czy tutaj też? No, zależy. Częściej na RC. A skąd jesteście, dziewczyny? Z Chorzowa. Bo właśnie myślałem, że to będzie koleżanka z Sosnowca, bo tak tematycznie. Ale jak widać, jej dzisiaj nie ma. No i szkoda. Ale dzisiaj właśnie podchodzę do trenera nie bez przyczyny, bo na niebiescy.pl pojawiło się takie ciekawe wspomnienie i to ze zdjęciem właśnie tutaj trenera w roli głównej. I czego ono dotyczyło? Z 2008 roku meczu w Sosnowcu, to było tydzień przed tymi derbami Śląska. To był 2008 przed derbami Śląska? Tak, tymi na Śląskim. Ja, te same koszulki, faktycznie. No. Tam wtedy było 1500 naszych chłopców na sektorze. No. No i polecamy swoim drogą ten tekst, bo bardzo ciekawe wspomnienie, no. Wspólnie. Kurde, 15 lat. Ja, to są ja, nie? Między innymi Daniel Peruka też tam składzie wtedy, ostatnio też... Daniel, no ostatnio go zapałeś, no. Tak, Daniel stawiał pierwsze kroki u nas, nie? Jako wielki talent z Gwarka Zabrze. Nie pamiętam, jaki tam był wynik wtedy, ale skoro nie wygraliśmy w 30 lat... Od 92 się wtedy rodził, więc my od tamtego czasu nie wygrali. Poważnie? Kupa czasu, no. Ciężko tam się zawsze grało, bardzo ciężko, no, naprawdę. Pamiętam nawet taki jeden mecz, gdzie z tatą byłem na Ludowym. Przegraliśmy 2-0 i dwie bramki strzelił Maciek Mizia. Bardzo dawno temu, ale to tylko potwierdza, że Ruchowi się tam gra ciężko, co nie zmienia faktu, że jest dobry moment, żeby przełamać tą złą serię. No i co, wszyscy na to liczymy dzisiaj. No właśnie, proszę tu przedstawić, kogo my tu mamy, bo ten kolega już był. Czysty Hiszpan, jak to się go do niej? Jeszcze no, mi... Gdzie jest ten Śląsk? Gdzie jest Śląsk? Ja jestem Śląsk. Jeszcze mi brakuje... 100% Śląsk. 100% Śląsk. Chorzów moje miasto. I tu pan Atletico, friend Atletico. Ja. Jeszcze mi Hetmana brakuje, wiesz, jak. Mamy takie zdjęcie na Facebooku, nie? Jo, Hetman i on, wiesz, jak. Śląsk Gorol i chyba Hiszpan, nie? To ja, bo Hetman... Czekam go, czekam. Kaś go tu trafna, wiesz, jak. Sama nazwa wskazuje, nie? Hetman, pójdź na tu. Ja te zdjęcia muszę zrobić! Podzino! Witam tu! Pójdź, robimy się zdjęcie, Hetman! Jej, Runa, pójdź z tego rolu! Witam!
Gorolu. Stary, tri, Gorolu. Ja. Dobra, idę, bo go muszę oddać, wiesz, jak tam w ręce. A my się na pewno będziemy widzieć, nie? Jasne. No, no. Jeżeli jedziecie tam kajoru, to... Ja, ja, kajadymy. Mam flaga na ruch Choszów na Stadio Atletico. O, cały czas. Brawo, no widzimy na legenda bez konka. Tak jest, idziemy. Ruch Choszów, tylko awans. Kolejny podtekst to Marcin Malina, Malinowski w roli dzisiaj głównego. To jest hit, nie? No to jest hit. Że Malina, Marcin, że Malina, dokładnie. Jemu też na pewno nie jest łatwo dzisiaj. Nie jest mu łatwo i pewnie mnóstwo myśli w głowie, ale pracuje na dzień dzisiejszy w Zagłębiu i będzie chciał wygrać z Ruchem, pomimo tego, że na pewno ma jakiś niemały zresztą sentyment do niebieskich. To no, takie życie. A powiedz mi jeszcze, jak już cię tu mam, nie w wirze meczowym, bo zakupiona została też przez Wielki Ruch, właśnie United Blue Fans, kamera, która co ma na celu? W trakcie meczu rejestruję oczywiście obraz, który no daje, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, możliwość szerszej perspektywy. Nie tylko tak jak jest to w telewizji transmitowane, że tylko w momencie... No tam kiedy... jest dla widza typowo, dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie. Nas bardziej interesuje to się dzieje nie tam, gdzie jest piłka, a właśnie dalej. No to jeszcze raz tutaj pozdrowienia dla Wielkiego Ruchu, wszystkich członków i United Blue Fans. Tak jest, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Grzesiu. Siema. Co? Pochwaliliście się na historiaruchu.pl kolejnym znaleziskiem, kolejnymi skarbami. I to, co się dzisiaj pojawiło, no to też mózg, że tak powiem, rozwalony. Tak. Plany stadionu, który miał tu powstać. Koncepcji, tak, tak. Fantastyczny. 40-tysięcznik. No, bardzo... Kto miał taką wizję wtedy? Żeby w tamtych czasach coś takiego... Klub. Ja myślę, że Huta Batory. To nie jest dokumentacja jakaś tam sobie. To jest jakby przygotowany profesjonalnie projekt przez profesjonalną firmę projektową, który zakładał 3 stopniowe trybuny, wejścia dla konkretnych grup, żeby obciążyć drogi. No, wygląda nieźle. Miało to być budowane etapami. Koniec miał być w 94 czy w 95. Dokumentacja jest na 89, więc to zlecenie musiało być gdzieś w latach, nie wiem, 86, 87, no gdzieś tak. Ale z tego miejsca też zachęcamy do polubienia profilu historiaruchu.pl, bo tam się dzieje też mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie prowadzę go, więc trudno mi tutaj powiedzieć. Jest cały zespół, który tam ma dostęp. Ja nie wiem, co koledzy publikują. No, ty, ale nie, kto pierwszy tam do tego pomieszczenia wlósł? A to ci pomogę, ja? Nie, bo my tam kiedyś malowali te pomieszczenie. No i jak my malowali te pomieszczenie, to my, tak powiem, co my zrobili? No tam włam lekki obok, nie? No cegły tam były takie ruchome, bo to takie było ten i faktycznie, no później ręka tam szło wsadzić i coś my tam wyciągli, no nie wiem, czy mogę gadać co, ale... Godę. Posłuchaj, to są, wiesz, tajne przez poufne, kurde, rzeczy. Ale wiesz, najciekawsze rzeczy takie, jest na przykład teczka byłych piłkarzy, jednego takiego, który sobie ciągnął samobuja, nie? Jest cała jego teczka i się okazało, że w tym czasie na przykład zgłosił akces do innej drużyny, do Jagiellonii Białystok. W tym samym czasie, tak? W tym samym czasie, co może wskazywać, że... Że od wielowiekowa zagadka się tak, są teczki, wiesz, zawodnicze, była teczka kolarska. Faktycznie, wtedy żeśmy wyciągli udało się wyciągnąć jeden karton, taki co my przyciągli, to akurat były prymie za mecze z 88 roku, nie wiem, wiesz, także... To materiały na nowe książki było ciekawe. Jakby był szczuplejszy, to na pewno by my tam wtedy przeleźli przez te cegły, co my wyciągli, ale niestety, ręka za krótko i tak. Porańca, Górnośląsko, siła. Tak jest. Fajne koszulki. Okolicznościowe. I Adler na zatku, ja? Ja. Mąż, to jest twoja. To Górny Śląsk. Proszę. Gdzie jest ten lokalny patriota? Bardzo dobrze, szacunek. Na takich szpil jeszcze tym bardziej. Manko. Cześć, Ziomek. Część twojej rodziny bardzo szczęśliwa po wczoraj, co? W sumie cała, ja nie? To przyznę, cała rodzina. No Wisła, ty nie, kurczę. Ale kiedyś się musi zatrzymać, no tak? Na puszczy, więc może za tydzień też się zatrzyma. To może, ale no. Zanim to mecz z Zagłębiem Sosnowiec też tak ważny. Priorytet. Niekoniecznie, tu też nie ma jakby jednoznacznego faworyta. Bo no na pewno, derby, tu na Śląsku zawsze jak drużyny walczą ze sobą, no to
Oj, jakby cię kibi- jak cię kibicą, tak? To nie są derby. To nie są derby. Wiele ludzi się z tym właśnie... Znaczy z racji bliskości pewnie tak, ale region, wiesz, Górnośląski to... No tak, Zagłębie Dąbrowskie na Górnym Śląsku nie leży. Że paszport trzeba wyrobić, więc może dlatego. Ale dlatego tak powiedziałem, bo wydawało mi się, że właśnie na Śląsku wszędzie tu jest gdzieś blisko, więc jedni, większość chyba tak ludzi, nawet jak gdzieś z kimś rozmawiałem, to zawsze sobie tak dopowiadają, że te drużyny, jeśli walczą ze sobą, są gdzieś, załóżmy, tak jak stadion jest około pół godziny stąd, no to można to nazwać jako taką wojenką obok siebie. Simon, coś widzę, masz oldschoolowego na sobie. Wiesz co, mam szaliczek, no, jest oldschoolowy z 94 roku. Autentyk? No, jest autentykiem. Ja cię kręcę. Jest. Trochę już zjeździł, nie? Trochę już no, byli zagłębieni. Ja wam powiem, no, o ja, na pewno. Ja kiedyś miałem dwa takie szaliki. Jeden, który sobie kupiłem na Załężu w 94 roku za jakieś 150 tysięcy starych złotych. I drugi właśnie taki sam. Ale co chciałem powiedzieć, Święta Wojna, dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny mecz. Jeżeli chcemy awansować do Ekstraklasy, to musimy ten mecz wygrać. Nie ma wyjścia. No ale jeśli się też nie uda, to też się jakby droga nie kończy, no bo jeszcze... Nie, droga się nie kończy na pewno, ale komplikuje się bardzo, bo jest bardzo ciasno u góry i takie mecze, no tym się udowadnia właśnie to, że chcemy awansować, no to takimi właśnie zwycięstwami w ciężkich meczach. Następny ciężki będzie w Gliwicach z Wisłą Kraków, nie? Bardzo ciężko. Chciałem wszystkich serdecznie pozdrowić, walczymy o stadion, nie odpuszczamy. Za reprezentant fanklub Deutschland też się wybierał. No, nie tylko fanklub Deutschland, ale też i UBF-u, nie? Do tego miejsca zaś polecamy. United no, Blue Fans, polećcie, no. Obserwujcie na Facebooku, bo oni się tam też chwalą, co... A jest czym się chwalić z waszej perspektywy, bo pomagacie klubowi w różnych, na różnej maści poziomach, tak? Słuchaj, robimy to, co możemy, wiesz, co się da zrobić, to robimy, nie? Nie no, bajka, także ja ze swojego imienia też mogę serdecznie podziękować, nie? No słuchaj, fajna robota robić, to wiesz, to zostało zauważone, wiesz, tak? Jak można wesprzeć, no to wiesz, to czemu nie, nie? Dzięki wam będzie szybciej, lepiej, no i ciągły rozwój, tak? No to wiesz, to wszystko na plus, nie? Także wiesz, pozdrawiamy też wszystkich tych członków UBF-u, wszystkie FC i trzymamy i jademy dalej, nie? Jak to jest powiedziane, nie? Osobno możemy wiele, razem możemy dużo więcej, więc to jest, wiesz, zresztą takie motto jest napisane na fanie i to jest myśl przewodnia, mi się wydaje, na chwilę obecną, wiadomo, no, w jedności siła, nie? W komentarzu mnie łopie przyliw, że nie dołek tego twojego podpisu do twojego profilu na Instagramie, więc powiedz jeszcze raz, a my ten podpis dobry. Dessing Photo, Podłoga Julia. Dobrze, i tam zachęcamy do obserwowania dzieła tutaj. Dziękuję. A ty jedziesz do Sosnowca? Tak, jadę jako fotograf. Co ty gadasz? No to gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję. Z ruchu moja, z Borussii Dortmund. Ja chciałem z Dortmundu ekstra na mecz. No właśnie, ale to kibic z ruchu pan jest, czy... Dzięki. Niebieskie panewniki. Panewniki, pozdrawiamy. Na razie. Teraz mnie zostało tu. No właśnie, widzę, no. No trudno, takie życie. Naprawdę. No ale muszę dać co radę i na pewno sobie dam radę, bo wiem gdzie co jest i się nie muszę przejmować. No, niczym. Latami współpracujesz. No, to już nie, jest nie. Prawie. Siemaj. Cześć. To jest dość, wiesz, jakby nie było, prawie 30 lat razem robimy to. Dzień dobry, panie Marcinie, po raz kolejny. No nie ukrywam, z zazdrością spoglądamy na ten obiekt tutaj. Fajne, nie? No, bardzo fajne. No. Nam nadziei narobili, na razie no, czekamy na jakieś dobre wieści. No ale słyszałem, że jak awansujecie,
Jaka? Pracujemy, no właśnie. To będzie na Śląskim, tak? No tak, ale to nigdy nie będzie cicha, jakby tutaj docelowo i tak chcemy nowego stadionu przy Cichej. To jest... Cicho przy Ruchu nigdy nie będzie. To swoją drogą. No słyszałem, że się właśnie kibice mają być, tak? No ja widziałem, jak wjeżdżaliśmy z parkingu, że no jakaś grupa w ilości bardzo dużej. Znaczy powiem szczerze, bo tak słyszałem, że tu się kibice dogadali miejscowi, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, patrząc na to, że to jest Święta Wojna. I po cichu jakieś tam bilety są przygotowane dla fanów Ruchu, więc powiem szczerze, ponad podziałami, ponad tą wojnę Górolow ze Ślązakami, to powiem wam, że naprawdę podoba mi się to. Nie, ale tak poważnie mówiąc, to obawiam się, że to jest taki mecz pułapka, bo nie wiesz, co zagra Zagłębie dzisiaj pod Maliną. Też taki paradoks, że facet, który spędził w Ruchu Chorzów swoje najlepsze lata... Ślązak Skrzyk. Tak, dzisiaj jest trenerem po przeciwnej stronie. Zwolniony trener, też jak to podziała na szatnie. Właściwie nie wiesz, czego się spodziewać, tak? No bo po Ruchu wiesz, czego się spodziewać. Albo wyjdą jednym napastnikiem, albo dwoma, ja już wiem, że jednym, więc... Więc no Ruch znam, tak? Ruch wiem, co może zagrać, czego może nie zagrać, ale po takim blamarzu, bo można by to nazwać brutalnie, po dolu, no to szatnia musi się jakoś zareagować, podnieść, więc obawiam się, że dla was to jest mecz zagadka, mecz pułapka, mecz, którego nie można przegrać, jak się myśli o awansie, a będzie chyba dzisiaj ciężko. Co, Maciek, mało jest miejsc, w których nie byłeś? Tu nie byłem. Tu nie byłeś? Na pewno. Co, jak wrażenia? Daj popatrzeć. Ładny stadion. Nie da się ukryć. W Sosnowcu można, a że u nas nie można. Kurczę, no pozazdrościć. Będzie, będzie. Musi być. Monet, jak ci się podoba? Godej. No, bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że... Fajne, fajne. No fajnie, blisko są te one trybuny. Fajnie. Te one. Fajne, fajnie. No naprawdę. Co tam dyskutujecie na Paciory? Tak, oglądamy stadion. Jak ci się podobał Szczepek? Chciałbyś taki na Ruchu? Stadion fajny, no. Ale z innym napisem. Myślę, że bez tyku. No ja, że inny napis się przydał, ale nie ma co narzekać, nie? Składy znacie już? Co? Szczęśliwi, nieszczęśliwi? Ja szczęśliwy. No i co, jak ci się tobie ten obiekt podoba? Też ty jesteś zapewne pierwszy raz. Niezły. Fajnie, jakby pozwolę taki zbudowali, bo zasługują na pewno. Także nic tylko oglądać i wdrażać w życie. Widziałem, jak wjeżdżałeś autem, nie umiałeś się przycisnąć przez ten tłum, który się tam, nie wiem czemu zebrał. Byłem w szoku właśnie, a chciałem wjechać później, wiesz? I dobrze, że wjechałem wcześniej i się przecisnąłem, bo bym się spóźnił, jeszcze bym musiał płacić. Ciekawe, gdzie oni jadą, nie? Tak. No, ale będzie przynajmniej fajne piłkarskie święto. To jest oczywiście też super, że się te dwie, jakby nie patrzeć, zwaśnione grupy dogadały. No, bo to jest coś wyjątkowego na pewno. Jeszcze muszę historię tego miasta poznać, czemu to jest zagranica, nie? Ale to... Jeszcze nie zajmujesz się z tym? Nie ogarniasz tego? Często ludzie właśnie to nazywają derby, nie? Myśląc, że... A jak to się go dało, Zagłębie Dąbrowskie na Górnym Śląsku nie leży, nie? Mam nadzieję, że się dowiem szczerze. Nie wiem, od kogo to wycisnąć, wiesz? Ale... Dobra, to zrobimy tak, żeby było aktywni ludzi w komentarzu. Niech ktoś w komentarzu fajnie, merytorycznie wyjaśni, o co chodzi, tak, że to jest Święto Wojna, że to jest zagranica. Tak jest. Pewnie wielu ludzi też tego nie wie, więc przynajmniej będzie edukacyjnie działało. Oczywiście, ale najpierw tego lajka musi dać, nie? I subskrypcję. Tak, dokładnie. Łapki w górę, subskrybować kanał, tak wspierać jak w to może. Oczywiście. No i tyle na co. Tak jest. Fajnie widzieć cynków ze Śląska na tle napisu Sosnowiec. Jakoś tak fajny kontrast, nie? No, nie wiem, co ci mam powiedzieć. No, na pewno fajnie. Taki niecodzienny widok, nie? Walczcie, obcy. O, i tu już idą kulisy Zagłębia Sosnowiec. Paszport się przydał. Przepuścili na tym paszporcie. Tak działał. Tak jest. Witamy na naszym pięknym obiekcie. I szczerze, z całego serca zazdrościmy wam tego. Życzymy wam właśnie czegoś podobnego. Dziękuję. Albo się nie dziękuję, nie żeby się spełniło. To nie dziękuję. Tak jest. Ale miejmy nadzieję, że się doczekamy, bo tylko w innych barwach oczywiście troszeczkę, nie? Oczywiście. Ale dla nas wystarczy. Jest pięknie, kameralnie można powiedzieć. Trochę taka Legia Warszawa.
jest super. Skrojona na miarę oczywiście. Dzisiaj będzie komplet, także... No i kibicowsko, z tego co ptaszki głośno ćwierkają, z kibicami obu zespołów na trybunach. Oczywiście, w końcu. Mega sprawa. Jak widać, honorowe ekipy dogadują się. Tak jest, tak jest. Cieszę się, bo do tej pory chyba jedynymi przyjezdnymi kibicami byli kibice Puszczy Niepołomice. A dzisiaj będzie święto. Wspierani przez garbarnię też widziałem. Tak jest, dzisiaj święto pełną gębą. Rysiu, w ogóle ja ci z tego miejsca też zapomniałem podziękować, że ty dajesz te nasze, bo pod kulisami oprócz wspierania kanału można bezpośrednio jednorazowo podziękować, tak? Jakąś kwotą. I ty, kurczę, Rysiu, to robisz praktycznie co ten i ja zapomniałem ci w ogóle podziękować osobiście. Staram się i tutaj nie potrzeba dziękować. To jest zaszczyt i obowiązek wspierać taką pracę, jaką ty wykonujesz, Dawid. Artur Derbin. Unikam jak ognia, a za każdym razem jestem w kulisach, ale to miło z waszej strony. No właśnie, Artur Derbin, mecz Zagłębie Sosnowiec, sam klub też dla pana szczególny, no nie da się ukryć. No bez dwóch zdań. Przyszły trener. Marzył mu się na tym obiekcie. Ale Twitter mówił, że odmówił. Słuchajcie, bez dwóch zdań, wychowanek tego klubu. Natomiast dzisiaj w roli komentatora, współkomentatora z Marcinem oczywiście. No bądź obiektywny. I właśnie do czego... Właśnie do czego zmierzam, że przede wszystkim profesjonalizm jakby nakazuje, żeby być tutaj mocno obiektywnym. I tak będę się starał, licząc oczywiście na dobry mecz, dobre widowisko, bo wiem, że będzie niemalże komplet, o ile nie komplet, ale wiem, że pojawią się również kibice z Chorzowa. Coraz głośniej się o tym mówi. Bardzo piękna inicjatywa kibiców z Zagłębia Sosnowiec, żeby w jakiś sposób ale co mają... super, mnie się takie inicjatywy podobają. Do telewizji Ruchu Chorzów, że coś fantastycznego, niby święta wojna, niby mecz Goroli z Hanysami, a jednak można się dogadać ponad tym wszystkim. A właśnie dlatego, że ten mecz jest taki szczególny, to nie, naprawdę, z tym, że prawka, są w stanie się kibice dogadać, to a ty robiłeś ze mną ten pierwszy mecz, czy to inny robił? Nie. No bo właśnie wtedy zostałem posądzony o to, że jestem za Ruchem i kibice z Sosnowca mieli do mnie pretensje. I generalnie tak było. Z paroma się musiałem tam... tydzień chyba później robiłem mecz na Sosnowcu, musiałem się tłumaczyć, ale powiedziałem, słuchajcie, tam gdzie robisz mecz i gdzie jest atmosfera, atmosfera ci ciągnie. Tak naprawdę ta atmosfera powoduje, że różnie reagujesz na to, co się dzieje na murawie, więc ja nigdy za nikim oprócz jednego klubu nie mam dzisiaj... Nie mam na FC Liverpool tutaj podpowie. Tam właśnie nawet kibice Ruchu jacyś są, nie? Z Liverpool czy Widzewa, nie? O jest, wiesz co, z całej Polski jeżdżę. Na przykład poznałem takich fajnych górników w ogóle, albo ratowników górniczych. Jeden jest chyba z Sosnowca, jeden jest z Katowic, jeden gdzieś jeszcze z Rybnika, także nie, naprawdę dużo Ślązaków jeździ na te mecze i fajna atmosfera jest, zamówię. Nie wytykasz mi, bo ja nigdy. Słuchajcie. Ale już w ogóle był taki czas, mnie posadzali, że jestem za Zagłębiem, kiedy ten facet był trenerem i robił normalnie furorę, tylko że on się strasznie zmienił, bo jak go poznałem ludzie i zacząłem, jak zacząłem komentować pierwszą ligę, to pole by było za małe, to byłoby wydeptane, by chodził, latał, wspierał zespół, nie, dzisiaj stoi, chodzi elegancko, garniturek. Ale wiesz co, zastanawiam się, czy nie zmienić imię. Ale słuchajcie, dobra, podsumowując, musisz za sam koniec. Na ławkę wrócić będzie. Ruchowi życzę zrealizowania celów, nie gra sobie w Ekstraklasie, ale Zagłębiu na ten moment... Ale to miał, nie gra sobie w Ekstraklasie. Oczywiście, bo tam zasługuje, natomiast Zagłębiu całego serca życzę utrzymania się w pierwszej lidze, a również w następnym sezonie, żeby nie powiedzieć następnej, ale w następnym sezonie też już takiej skutecznej walki o Ekstraklasę. Tak, jeżeli was utrzyma człowiek z Chorzowa, czyli Malina, to dopiero będzie paradoks. Ile? No, z tego co tam się mówi, to nawet 1000, nie? Służowa. Ciekawa sytuacja, co? Ciekawa. No, ciekawa bardzo. Bardzo te szaliki wasze tutaj się kontrastują, nie? Jesus!
Kibice Zagłębia chyba w szoku, co? Że tyle... Dzieci troszeczkę w szoku, ale tylko Zagłębia. Dziki, ale powiem ci, no ciekawie to wygląda. W takiej liczbie pojawić się na terenie, że tak powiem, który nie jest przyjazny nam, tak? Historycznie nawet. Ja ci powiem, ja to jest pierwszy raz w ogóle na tym nowym stadionie, także fajnie to... Ogólnie my się prezentujemy, mi się wydaje zajebiście, także będziemy widzieć, no. Oby wynik był najważniejszy, skuźwa, wynik, wiesz, wynik sportowy. Fajnie, że Zagłębie mu udostępniło tyle hopy miejsc, to też wiesz, mimo kuźwa tych jakichś animozji, kuźwa takich śląsko-dąbrowskich idzie powiedzieć, fajnie, bardzo fajnie, kuźwa, także... Można powiedzieć, że dzieli nas wszystko, nie? Dzieli nas wszystko, łączy nas piłka, także jesteś pod wrażeniem, no. Posłuchaj, no, co ci mam więcej powiedzieć? No? Co mam więcej powiedzieć? Dobra, to teraz głośno, Porto Magico tak co pójdzie. Myślę, że ja. Co, Tynka? Chyba szok, co? Że oni tu idą. Ciągnie się i ciągnie, no siema. To niebieskie Katowice! Pozdrawiam mama. Ostatnio na nie cieszy, moja żona była zburzona, że ją nie pozdrowiłem. To dzisiaj ją pozdrawiam. Pozdrawiam cię, kochanie moje, Agnieszko. Siema, trzymaj się. Dzień dobry, panie trenerze. Teoretycznie trenerze. Ależ podwójne dno, co? O, nie wiem, czy można było sobie lepszy scenariusz wymarzyć. To specyficznie. Specyficznie, tak. Okaże się po meczu, czy na plus, czy na minus. No, ale to jest loteria dzisiaj, to każda strona, tu się wszystko może wydarzyć. Oczywiście. Nie ma co gdybać. To jest kolejny mecz, kurde. I... Ale że akurat na ruch? To jest chyba, nie wiem, tam zapisany i trzeba się z tym zmierzyć. Nie wybiera się, a tym bardziej, że ten los trenerski jest nieprzewidywalny. To, że nie jest niełatwy, to już ani o tym nie mówię, bo to myślałem, że stresy przechodziłem na boisku, jak człowiek grał, ale myślę, że to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje, jak człowiek obserwuje to z boku. Zdecydowanie gorzej jest w tej roli, dokładnie. Paradoksalnie, nie, że się wydaje. Ale. Na boisku człowiek jeszcze wylata, to wszystko wybiega, nie? Masz na coś wpływ, a tak? No, teoretycznie też masz, bo cały tydzień przygotowujesz się do tego, żeby w ten dzień meczowy wszystko dobrze funkcjonowało, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, bo tych rzeczy dookoła i zmiennych i wszystkich innych jest tyle, że czasami różnie to wygląda. Zobaczymy. Ukrywa się, nie wierzę. Dobrze jedzie, Marcinko. Cześć. I tak obraz piłka. Aby ciężko. Nasz ruch chodził gra, aeo, niebiescy go. KKN na zakazie. Po sterunku, a ja zawsze. Noc, ty się tutaj też musisz pilnować z Gotką, nie? Bo ciebie też poznać z daleka. Ja, ale to nie ma tak źle, wiesz. Mimo wszystko całkiem przyjaźnie tutaj. Dziękuję też od razu za zaproszenie tutaj dla pani prezes. Dobra. Więc dobra. Mam nadzieję tylko, że chłopaki dołożą tutaj 3 punkty i będzie wszystko okej. No, piękne widowisko. No, widzimy ta trybuna przeznaczona dla nas. Powiem szczerze, że przechodziliśmy z bracikiem tam tyłem i genialne te koszulki, więc taką na pewno trzeba sobie sprawić. Genialne. Po tym meczu na pewno mam nadzieję, że będą jeszcze gdzieś tam w sprzedaży, bo tak cicho u nich było, ale to mam nadzieję, że będziesz tutaj kupić. A dzisiaj no to. Czyli apelujesz, oby takie były gdzieś tam. Apeluję, aby takie było, bo piękny ten znak Górnego Śląska na tych koszulkach, super. Nie? Ten, kto projektował, szapoba. No a dzisiaj co? Trzymamy kciuki za 3 punkty, no i życzymy sobie, żebyśmy kiedyś zagrali u siebie na takim obiekcie, nie? Nie muszę chyba nikomu mówić, co to za mecz i ile znaczy. Trzeba wyjść, pokazać jaja
i wygrać dla siebie, dla kibiców, dzisiaj szczególnie dla pani. Z Bogiem i po zwycięstwo! To wygrałem! Dzisiaj tutaj święto Zagłębie Sosnowiec Ruch Chorzów, odwieczna święta wojna pomiędzy Hanysami i Gorolami. Połowy bez bramek, dwie dobre sytuacje na pewno ze strony ruchu Chorzów też. Tak, nie interesuje piłkę, co się tak, o to chodzi. No, wraca się plecami do gry. Ja patrzę na piłkę ciągle, a on tylko patrzy na mnie, żeby się jadować we mnie. Jest za każdym razem w mnie. Dobry. Siema, ja jest dzisiaj na inkognito, można powiedzieć. No właśnie słyszę o pogodce, że nie kibic Zagłębia. Nie. Bo to się nie odzywaj lepiej ty. Ale ze znajomymi, także taki znajomy biegacz mnie tutaj zaprosił. I chciałem wejść na sektor kibiców ruchu, wiadomo, żeby z wszystkimi być, ale niestety się nie udało, także jestem osobno. No to tego domu, lepiej się nie odzywaj, nie? Odzywam się. Czekamy na drugą połowę, może będzie coś z tego, ale na razie gra nie porywa, także zobaczymy, co będzie. Szacunek. Zwykły kibicu, witam. Co pana sprowadza na te jakże arcyciekawe pod każdym względem spotkanie? Jak to, co mnie sprowadza? Kibicowskie emocje. Póki co 0-0, sytuacje są, w drugiej połowie liczymy na gole i mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. Pan generalnie jesteś z regionu, nie? Jestem. Kibicuję Zagłębiu, także mam nadzieję, że utrą nosa tutaj kibicom chorzowskiego ruchu. A co ty to za głupoty tutaj mówisz? Co tam w ogóle słychać w wielkim świecie? Słyszałem, jakieś dramy w ogóle masz z YouTube'a. Ja gazet nie czytam. Ja nic nie wiem. Dzisiaj skupiamy się na futbolu, jesteśmy tutaj, przede wszystkim czekamy na gole. 0-0 z perspektywy Zagłębia nie jest złym wynikiem, natomiast tyle publiczności jest, żeby poniosło to dalej. Często jest okazja tu być na meczach? Staram się. Od nowego stadionu nie ukrywam coraz bardziej. Chyba na ostatnich, znaczy na ostatnich, na 5 meczach, które tu były, byłem na 4 czy tam 3, także jest okej. Okay. Musimy przepuszczać. Dziękuję. Ty co przez telefon wtedy gadał? Ja Riftisz, udało mi się wczoraj, byłem na Podbeskiej, jutro za Głębia Sosnowiec, jutro rada niestety zaś na Rajch, ale wracam na Wisła. Nie ma szacunek i wymocie z Rudy niepodrabialno gotka, nie? Nie. Bo my się najlepsze, tego się nie da podrabiać. Tylko wina Kochowice, wiesz, do Śląska ja najlepszą.
właśnie, to jest właśnie pierwsza liga. Styl życia. Styl życia. Ale szacunek dla nich. No niestety nie udało się też wygrać dla pani Reni, tak jak to powiedziałeś w szatni, ale z tego miejsca, bo nie drążyliśmy tak tego tematu, ale to trzeba życzyć pani Reni zdrowia, nie? No bo... Oczywiście, no, czekamy na panią Renię, chcieliśmy dla niej między innymi wygrać, bardzo chcieliśmy, ale ewidentnie dzisiaj za mało było takiej jakości w nas i przegraliśmy. Nie, walczymy dalej, ale na pewno ten mecz to nie jest powód do dumy w żadnym wypadku dla nas.